No cześć, siemaneczko drodzy widzowie, witam was w nowym materiale ze strony CSGO Skins na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek mamy 4706 zł, także kwitu troszkę tutaj słuchajcie mamy. No i za to będziemy sobie otwierać dzisiaj wszystkie nowe skrzyneczki eventowe w trybie boost. Także za chwilkę przejdziemy sobie do otwierania już pierwszych skrzynek. Natomiast na początku tego materiału jeszcze przypomnę wam o tym plusie. Tutaj możecie wpisać sobie kod IVERO. Jest to mój kod, z którym dostajecie 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do depozytu przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc serdecznie wam polecam, możecie sobie go tutaj użyć. Po lewej stronie macie wszystkie metody płatności, coś możecie sobie właśnie na stronkę CSGO Skins wpłacić. Ja sobie to zamykam i przechodzimy do otwierania skrzynek. Może tak zaczniemy sobie dzisiaj dla odmiany od najdroższej skrzynki do najtańszej. Może tak też będzie spoko, także klikam sobie tutaj tryb boost. 420 zł kosztuje nas jedna taka skrzynka, także myślę, że tutaj pojedynczo będziemy sobie otwierać. Zobaczmy, co nam się uda z pierwszej takiej najdroższej skrzynki trafić. Lecimy z nią i dostajemy tutaj niestety AWP Chromatic Aberration. No kurczę, gdyby ta MK Fate tutaj poleciała. Tak, mamy tylko 46 zł, co niestety daje nam duży minus bardzo. Ale otworzymy sobie jeszcze jedną taką skrzynkę na pewno. Zobaczmy, czy będzie lepiej. No jest Bloodsport, okej, no to będzie troszkę lepiej na pewno. Z 300 może będzie. O, nawet więcej, 694 zł. No to takiego profitu się nie spodziewałem. Skoro, słuchajcie, wypadł nam taki lepszy skinek, to myślę, że jeszcze jedną skrzynkę możemy sobie otworzyć. W ogóle tak sobie sprawdzę z ciekawości, ile w trybie Jester ona kosztuje. 3030 zł. No, tutaj już dosyć sporo, ale na pewno w którymś odcinku w trybie Jester też sobie ją otworzymy. Także ostatnia skrzynka Ofrenda w trybie Boost teraz leci. Zobaczmy, czy będzie szczęśliwa tak jak poprzednia. Niestety nie. Trafiamy tutaj Neonoira. Zapewnie stówkę jakoś, 176 zł tutaj mamy. Zostawiamy sobie oczywiście tą AWP. Przechodzimy do kolejnej skrzynki. Teraz mamy La Katrina za 84 zł. W trybie boost 168. No tutaj myślę, że już po dwie możemy sobie otwierać. I zobaczmy, czy może tutaj będzie na nas coś czekało ciekawego. Jest Redline i taki mag. Tater, ile to kosztuje łącznie? 181. Kurczę, no naprawdę, mogłoby nam coś tutaj lepszego dać, jak na przykład rękawice. O, tutaj cesarzowa, no to tak już nie najgorzej nawet. 371 zł, no jest nawet z profitem. Minimal wear stun, to mi się już podoba akurat. No to kolejne dwie skrzynki niech tutaj polecą nam. I teraz trafiamy Bullet Queena oraz tego Maka Tater znowu. No tylko 90 zł. Ostatnie dwie skrzynki otwieramy. Zobaczmy, czy będą szczęśliwe. Będzie cesarzowa na pewno. I do tego Orbit MK01. No chyba lepiej niż tutaj. 443 zł. Bardzo fajny profit. 100 zł jesteśmy do przodu po tych dwóch skrzynkach. Klikamy sobie powrót. Kolejna skrzynka Calavera za, słuchajcie, 42 zł. Także lecimy. 126 zł wydajemy na 3. I co dostaniemy tutaj? Dwie nowe Rising School i do tego Max 7, 77 zł. No mogło być trochę lepiej, zdecydowanie. Teraz Desolate Space, Fosfor i Tooth Fairy. I tutaj dostajemy 57, no to nawet jeszcze gorzej niż za pierwszym otwarciem. Lecimy dalej oczywiście. Teraz dwa razy Tooth Fairy i Desolate Space, no też pewnie z minusem standardowo, 56 zł. Kurczę, no a chciałbym sobie trafić na przykład takiego kartela chociaż. To już zawsze byłoby trochę lepiej. A najlepiej to w ogóle byłoby Paracorda Fade'a. No ale tutaj mamy 0,03% na Paracorda, także ciężko trafić sobie taką kosę. Kartel, ale P250 nam tu wypada. No 88 zł, no już trochę lepiej. Minimalnie lepiej. Kolejne skrzynki, jest kartel kałaszek, no dobra, słuchajcie, wreszcie udało nam się go trafić, no 149 zł, przynajmniej ten kałach daje nam tutaj profit w stanie Factory New, no a też widzę, że tutaj inne stany są do trafienia, także dobrze, że w faktorce nam poleciał, bo inaczej mielibyśmy minus. Kolejne i to może ostatnie trzy skrzynki niech już będą, no teraz nawet dużo tych karteli tutaj się pojawiło, 124 zł. Powrót do skrzynek, następna Mariachi, lecimy z trzema. 66 zł wydajemy. Black Nile, Slate oraz Franklin. Tutaj mamy 33 zł. Kolejne trzy skrzynki. No tych, słuchajcie, myślę, że za dużo nie będę otwierał. Tylko zaraz sobie po prostu jeszcze wrócimy do tych droższych. Tu 44 zł mamy. I ostatnie trzy skrzynki, niech to polecą. Zobaczmy.
Elite Build, Black Nile i Elite Build. Ok, no to tutaj mamy 27 zł i ostatnia skrzynka najtańsza, Calaverita. Lecimy z trybem boost razy 3, 25 zł wydajemy. No może tu nam kosa poleci, kurczę, z najtańszej skrzynki, ale by było fajnie. To bym się zdziwił mega, gdyby tutaj poleciała koska. 30 zł mamy, no 5 zł na plus, też zawsze coś, jak najbardziej. Teraz trafiamy Famasa Valencia i Katakumby razy 2. 20 zł 87 groszy. No wcześniej było 5 zł na plus, teraz 5 zł na minus. Kolejne i ostatnie trzy skrzynki, niech to będą. Asheron i Beretty Cartel. Zobaczmy, ile łącznie. 16,67. Powrót do skrzynek. No myślę, że słuchajcie, wrócimy sobie jeszcze do skrzynki Ofrenda. Jeszcze jedną taką otworzymy. Może tutaj będziemy mieli też farta. I następnie jeszcze do tych przedostatnich sobie pójdziemy. Za 84 zł. Tutaj Neonair nam wypada. No dobra, bez farta totalnie do tych skrzynek. 69 zł. Tutaj ostatnia skrzyneczka La Katrina. Tryb boost 168. Pojedynczo lecimy. To chyba tylko na dwie nam starczy. Kałaszek Slate, no też będzie dosyć spory minus na pewno. A nie, 91 zł w StatTracku i Minimal Wear. No to myślałem, że będzie tutaj dużo, dużo gorzej. A, tutaj tylko StatTrack jest, albo Stan Factory New bez StatTracka. No dobra, i jest jeszcze StatTrack FT. Nam MW dropnął także najlepszy możliwy w ogóle z tej skrzynki. Otwieramy jeszcze raz kolejną skrzynkę. A, i nam, jeszcze jedną nam starczy, no to spoko. Orbit MK01 nam tu wypada. Ten skin kosztuje tylko 75 zł. I ostatnia skrzynka. Jeszcze w niej jest nadzieja. Zobaczmy, może tutaj na koniec nam coś dobrego przyniesie. Jest AWP Redline. No to chyba będzie z profitem mimo wszystko. 247 zł. Dobra, jest proficik. Także fajnie tutaj pod koniec. 23 tysiące punktów eventowych nam jeszcze zostało. Także lecimy sobie na tryb ustrzel skina. Tutaj może coś fajnego nam się uda ustrzelić. Na razie z lewą czaszką lecimy sobie. Tutaj już jest jedna gwiazdka. 29 groszy. 42. No jestem ciekaw, ile tutaj najwięcej uda nam się zdobyć. 2,69. No już troszkę lepiej. 2,48. Not bad, lecimy dalej sobie cały czas. Tutaj cały czas jakieś grosze, 21, 29 i tak dalej, ok. Mamy 12 tysięcy jeszcze. Do 10 jakoś sobie myślę zejdziemy. I jeszcze chyba na dwie czaszki możemy. 17, ok. 10 163 wrzucamy sobie, słuchajcie, teraz tutaj. I zobaczymy, co nam się tutaj wytworzy. Może tutaj będzie jakiś z większą ilością gwiazdek. Zobaczmy. 0 gwiazdek, 12 zł 26 groszy tutaj mamy. No i co, słuchajcie, ja będę ten materiał kończył. Także z tego odcineczka, no nie wiem, ile mamy dokładnie, bo też miałem jeszcze skiny przedtem. No ale myślę, że z 2000 zł jakoś chyba tutaj mamy. Tak czy inaczej, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się ten materiał spodobał. Przetestowaliśmy sobie wszystkie skrzynki w trybie boost. Także w następnym odcinku pewnie już będziemy sobie tworzyć bitwy z tymi skrzynkami. Także do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!